Witamy Państwa w kolejnym programie przy Whisky Rozmowy o Sporcie. Mariusz Krawczyk i Kamil Lubiński. W dzisiejszym programie już zahaczymy o zimowe sporty. Już Justyna Kowalczyk przebiegła się parę razy. Ale chłopacy też jeszcze chyba nie było. Jeszcze nie, a chłopacy już skaczą na narta. Jak skaczą? Brawo dla Krzysia Bieguna, 100 lat. Niech nam tak dalej skacze. Wygrał pierwszy konkurs w Klingenthal. W dobrym stylu, chociaż konkurs patologiczny, ale loteryjny. Na szczęście, jak to tam mówili komentatorzy, teraz to mamy tylu zawodników, że tam obsadzamy na początku, w środku, na końcu, że któremuś się tam może przyfarcić z tym. Zawsze któryś może wygrać. A powiem ci, że naprawdę w bardzo dobrej formie są wszyscy skoczkowie nasi. No tak Stefana Huli to bym nie przeceniał z tą formą, bo nie wiem, że skoczył tam 112, to jeszcze go zdyskwalifikowali chyba, nie wiem. Ale Kot, Żyła, no tak. Stoch, Biegun, chociaż zastanawiali się, czy w ogóle Krzysztofa Bieguna do kadry wziąć. Mm. I dobrze, że wzięli. Kubacki chyba tak w miarę. Tak, nie najgorsza forma. Poprawnie, tak. To kiedyś się dwa dobre jak Robert Mateja na 108 mecz skakał, co tu powiedzieć. A tutaj już nie 108, tylko 112, no. Ale teraz też skocznie modernizują. No tak, trochę wyższe. No i teraz, a jeszcze drużynówka była. No i trochę pechowo. Na mnie przerwali, nie? Trochę pechowo, tak, bo Piotrek Żyła znowu fajnie skoczył, naprawdę. A się cieszył chłopak. Tam do kamery pokazywała jednak. Powiedział, przerwanie. Że jak się wyśpi, to w niedzielę będzie dobrze. A w niedzielę było. No warunki też, ale chyba się wyspał. Wyspał się, ale akurat tam było tak, że miała paść decyzja o wznowieniu zawodów za 40 minut, a trener nagle wpadł do tego domku polskich skoczków i mówi: za 10 minut startujecie. No to. Ja tam nasi. Krzysiu Biegun mówi, że tylko zdążył się przebiec, a Piotrek Żyła. Tuż przed wejściem na belkę zjadł jeszcze, no to taki trochę ciężki był, no i tak go nie porwało, nie chycło go tam z tyłu. A dobrze i tak po prostu. No bardzo dobrze, trzeba zaznaczyć. Piąty chyba nawet, także nie było najgorzej, a dwóch skoczków odmówiło skoków. Bardzo no tak, zeszli recowe. Ale chyba oni widzieli, co się dzieje, że tam wszyscy ci najlepsi nic nie skoczyli, tak. Wiedzą, że to sobie nadgonią zaraz, bo są dobrzy zawodnicy i nie było się co szarpać, w warunkach się narażać na upadek, jak to zrobił Koflet na przykład. Ale nic mu się nie stało. No na całe szczęście. Dobrze, no to przejdziemy, może jeszcze tylko powiem, że Manny Pacquiao wrócił na ring, wygrał swoją walkę. No to ciekawsza walka była w Wielkiej Brytanii, tam Frost Grovesem się biło mistrzostwo świata, ale młódzka, fajna, naprawdę, do oglądania super. No. Taki nieraz są takie prawdziwego zdarzenia, nie tam jakiś clincher, jakiś John Ruiz za najlepszych lat, co się do wszystkich przytulał, tylko jeden, drugi tam zbierali na twarz elegancko, no sędzia, jak to właśnie pan Krzysztof Posedowski powiedział, co ten bałwan zrobił, że przerwał w takim momencie, no. Kiedy ten młody, no tam no zbierał, ale to jeszcze nie był jakiś krytyczny moment, można go było puścić jeszcze tam, zwłaszcza, że już niewiele do końca zostawało, trzy rundy jeszcze, może by dotrwali do końca, by było ciekawe, no ale nic. To w sobotę było. Tak. No w sobotę ja tylko mogłem zobaczyć powtórki tych walk z rana, ponieważ w sobotę... Tak, już w niedzielę, bo w sobotę wyszedłem z moimi braćmi Krzychem i Marem, których pozdrawiam. I się zasiedzieliśmy trochę, ale nie było dużo, nie było dużo grania. Ale fajnie było, wesoło było, dużo pogadaliśmy. Także nie żałuję. A i prawie mnie zaczepili, też bym się bił. Ale nie ma o czym opowiadać. No dobrze, przejdźmy do piłki nożnej. I eliminację do Mistrzostw Świata jeszcze musimy tylko nadgonić te informacje. Tak, to się zakwalifikował. Jednak Algieria. No i tutaj ci powiem, że Burkina Faso będzie składała odwołanie, bo w Algierii wszedł nieuprawniony zawodnik. Aha. W tej Afryce to ja nie wiem, no i zobaczymy, FIFA będzie... Tak, tamte ich papiery, to jakieś podejrzane, to wszystko, to przecież to oni wyglądają czasami jakby po 40 lat mieli, a mówią, że mają 26. A nawet czasem dwa. No właśnie. No także tutaj jeszcze Burkina Faso nie jest na straconej pozycji, no może wywalczyć. Mało czasu mają, bo chyba już 3 grudnia jest losowanie tak. grup, więc już będzie
trzeba losować kogoś konkretnie. Egipt z Ganą wygrał u siebie 2-1, ale to nic nie pomogło. Kamerun z Tunezją 4-1 i bardzo pewne zwycięstwo. Senegal we Wybrzeże Kości Słoniowej 1-1. No i tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Wybrzeże się bardzo nie spinało. Ale mieli sporą zaliczkę. A to 2-0 mieli raptem, czy 3-1, a przegrywali 1-0, czyli się spiąć musieli, bo jakby... Na tą jedną bramkę, no, tak. Druga bramka i dobranoc nagle by się zrobiło. I Nigeria, Etiopia 2-0, no to tutaj przeciwnik chyba dla faworyta. Spoza Europy jeszcze Meksyk, Nowa Zelandia, dwumecz, 5-1, 4-2-1. Nowa Zelandia postawia tu nic. A Meksyk złapał formę, naprawdę. No, na baraże się spienili. I Jordania, Urugwaj, no to w pierwszym meczu 5-0, no a drugi mecz to już w ogóle praktycznie, no nie wiem, czy chciało im się grać? Tak, no na pewno nie, bo inaczej to by drugą piątkę dorzucili, jakby im się chciało. Pewnie tak, no różnica klas była olbrzymia. I Europa, pierwszy mecz Grecja, Rumunia 3-1 w rewanżu, 1-1. Szok, 4 dużo bramek w meczu Grecji, no, dużo pierwszy bramek. Raz od niepamiętnych czasów. No ja nie wiem, kiedy oni tyle bramek na strzelali. Chyba od bitwy pod maratonem. tylu nie było strzelonych, tak? Dalej Chorwacja, Islandia, pierwszy mecz 0-0, Chorwacji w drugim 2-0, chociaż Mandzukić może nie zagrać nawet we wszystkich meczach grupowych na Mistrzostwach Świata. To niepowetowana strata chyba dla Chorwacji. Tak, ale głupia czerwona karta. Olicza postawi na szpicę. A propos, to ostatnio znowu słyszałem w piłce ręcznej pojęcie na szpicy, że ktoś gra, że jacyś tam grają z systemem 3-3 chyba przeszli. I na szpicy ktoś tam jest ustawiony. Znaczy, w obronie to można, można. Jak Wisła Płock Sport to grała na wyjeździe tydzień temu. Bo wtedy ten jeden z a oni twierdzili, że jakiś tam, nie wiem, gra tam jakiś to Romanowicz tak. W Płocku, czy no, to twierdzili, że, no to twierdzili, że on na szpicy będzie w tym ustawieniu grał. No to źle twierdzili, no bo nie ma szpicy, tylko jest obrotowa albo kołowa. Był na szpicy. Francja, Ukraina po pierwszym meczu w Kijowie 2-0, no, tak, a tu Francuzi jednak się odbili. No mówiłem, że Francja pewnie przejdzie, ale nie sądziłem, że taki problem. Sądziłem, że wręcz Ukraina przejdzie, no i się postawili. A jedna z pogodynek we Francji powiedziała po meczu w Kijowie, że zapowie pogodę nago. No i dotrzymała obietnicę, ale mało było widać. No i Szwecja, Portugalia było pojedynkiem Zlatana z Cristiano Ronaldo. No i trzeba powiedzieć, że Cristiano wygrał ten pojedynek 4-2. No tak, ale kto tam Zlatanowi ma pomagać, to i tak... Kacanie klicz z Pula. To i tak na swoje... Który i tak gra lepiej w reprezentacji niż w klubie. No tak, no na Portugalia no po prostu ma lepszą tą otoczkę do Ronaldo na pewno niż Szwecja do Ibrahimowicza i to wyszło w tym dwóch meczu. No ale Szwedzi prowadzili w rewanżu już 2-1. No, tak. I karnego powinni dostać na 3-1, więc byłoby nieźle jakby to. Dobrze, i teraz przejdziemy do rozgrywek ligowych. W zeszłym tygodniu nie wrzuciliśmy, chociaż tam... No w zeszłym to w lidze nikt nie grał. No właśnie, nie było nic grane, to byliśmy tylko... O naszych nie wspomnieliśmy, o Orłach jeszcze. Kurczę, dwa super mecze ze Słowacją u siebie, 0-2. Z wałka na wałka, tam, jak to było. Nie, ale... jakieś patologii nam powoływał w ogóle, mówię, co to za ekipa, tam były jakieś Marciniaki, Mączyńskie. No Kołoty. Szczerze mówiąc, to jedynym zawodnikiem z Ligi Polskiej, który mnie przekonał, w miarę. To był Mączyński i Jodłowiec. Jodłowiec to zdecydowanie wręcz. Złapał formę ostatnio, tak. Jak dziki w ogóle. Tak, dla mnie Mączyński kilka fajnych zagrań i Jodłowiec, fajne przechwyty, powalczone, też ciąg na bramkę. Jak dla mnie to Pazdan w miarę, z Irlandią zwłaszcza. No, jak te wejście na Waltersa w 69 minucie, czy w której to było? Prawie mu nogę złamał. No i słusznie, niech się nas boją, chociaż jak grać nie umiemy, to chociaż straszmy. No a poza tym, no to nic ciekawego nie pokazali. Bardzo nieciekawego. A Słowacja po wygranej z naszymi 2-0, gdzie mogło być nawet 6-0. Z Gibraltarem. Z Gibraltarem 0-0. Ja tylko z Gibraltarem grał ligowy skład, woli uzupełnienia, że tam nie było ani wiesz, Hamsika, ani Szkrtela. No nie szkodzi, naprawdę nie szkodzi. Nawet tego Kuczki nie było, czy tam, no zupełnie, no sami ligowcy, więc... Nie szkodzi, jak dla mnie, no to i nasi ligowcy powinni wygrać. No tak się to okazało teraz, jakby wygrali, jakby ci właśnie Mączyński z Hołotą wyszedł w środku pola, na skrzydle, kto tam u nas widzę na skrzydle, o Michał Kucharczyk, Patejuk. Sytkiem, Patejukiem, no to byśmy nam wygrywali. Daliby radę. Mhm. Ale osłabienie by był, bo Stevanović Dalibor by nie mógł. O, no,
Ostatnio znowu człowiekiem meczu został uznany przez kibiców. Ale to jest naprawdę tak prześmiewczy, że... No dobrze, no w zeszłym tygodniu byśmy tylko o ligowych meczach mogli podywagować, bo nic nie było grane. A w tym tygodniu... Już zgodnie z planem. Już Liga Angielska, ciekawe, derby Liverpoolu. 3-3, elegancko. I w ostatnich minutach Liverpool ratuje remis. Stoke Sunderland 2-0, Sunderland no, umacnia się na dnie. Kiepsko zagrał, w dodatku w osłabieniu grali. Newcastle Norwich, Newcastle się podnosi. Naprawdę ostatnio bardzo fajnie grają. Hull z Crystal Palace i Crystal Palace 0-1 wygrywa na wyjeździe. I bardzo ważne 3 punkty. Fulham Swansea 1-2. Arsenal Southampton, pojedynek dwóch polskich bramkarzy. No, Zawiński na ławce jeszcze. I Borus tam się w tym pojedynku ujawnił. Chciał być kluczową postacią. No nie wiem, czy to był taniec koguta w tym polu karnym z tą piłką, no nie wiem. Mecz klech, no jest porażka totalna. No stracił piłkę i Giroud już miał dopusty w ramki, ja jeszcze drugą z karnego dorzucił, także... ja powiedziałem tutaj, że Arsenal najprawdopodobniej wygra. Tak, Southampton za dobrze szedł w ogóle. Ale jeszcze mogą się odkuć, a nadal mają bardzo mało bramek straconych, pomimo tych dwóch w tym meczu. Solidna defensywa. West Ham Chelsea 0-3, tutaj Frank Lampard dwie bramki strzelił swojemu klubowi, którego jest wychowankiem, jedną Oscar. 3-0 się skończyło. Manchester City Tottenham 6-0. A tam w 15 chyba sekundzie bramka padła już, więc poszli za ciosem. Naprawdę. City to jest jedna z tych drużyn, która jak idzie, to właśnie ci rozbije kogoś 6-0, a jak mi nie idzie, to przegra. 0-1. A Cardiff, Manchester United się potknął właśnie w Walii 2-2. W ostatniej minucie, tam po rzutce chyba. Bo prowadzili 2-1? Tak. Bo chyba, czy ja, jakoś tak się nazywa. Bomium Kings, coś takiego. I ostatni mecz kolejki, West Brom Aston Villa 2-2. No, frajersko wypuszczony przez West Brom wczoraj tam. No nie powiem, że oglądałem, coś tam urywki jakieś widziałem. Zdążyłem też się zorientować, jaki był przebieg meczu, no to West Brom prowadził 2-0, powinien podwyższyć, nie podwyższył, skończyło się 2-2. No, trudno tak się to bywa czasu. Liga francuska. Ajaccio Marsylia 1-3. Ajaccio znowu trochę dołuje. Dołuje. Reims PSG 0-3 i tutaj Krychowiak grał. Karnego nie wykorzystał, no ale z PSG ciężko. W zeszłym sezonie chyba im się udało 1-0 z PSG. I wtedy karnego wykorzystał, ale w tym momencie już karny był przy wyniku 2-0 dla Paryża. No to celna bramka, bo to 70 gdzieś minuta była. No niestety nie weszło. Po pokrzepieniu serca, to jak walno nad poprzeczką, coś mówią, no my coś z tego nie na wiwat może już. Może taki znak, dobra panowie, machamy, idziemy na wódkę. Dobrze, Sochaux Bastia 1-1. Taki typowy anderek francuski tutaj, także aż dwie wpadły. Rennes Bordeaux po 1, Montpellier Gengon 1-1, Lyon Valenciennes 1-1. To niespodzianka Lyon. Lyon tak, u siebie z Valenciennes po 1 remisuje, także Gomis strzelił pierwszą bramkę, a Valenciennes chyba w drugiej połówce dorównał. Kolejny mecz. Sobotni Evian Tonon Gaillard Lorient i tutaj niespodzianka, bo na wyjeździe Lorient wygrywa 4-0. Lille Toulouse 1-0. To wszystkie niedzielne mecze już po 1-0 się kończyły. Tutaj Lille z Toulouse 1-0. Nicea przegrywa z Sanetien 0-1 i tutaj Mevlut Erding strzela bramkę jedyną. I Nantes Monaco 0-1. Odkuło się Monaco. Monaco się odkuło, chociaż Nantes się postawiło. To nie był łatwy mecz dla Monaco. No tak, jak taki piątoklasista się stawia na solówce. Komuś z drugiej gimnazjum, no postawi, czyli z ósmej dawnej podstawówki. Postawi się, postawi, a i tak na panie słomo dostaje. Tak, dalej Liga Hiszpańska. Malaga Athletic Bilbao to jest poniedziałkowy mecz i tutaj Malaga prowadziła. Przegrała, Pawłowski wszedł przy wyniku 1-1. No ale nie udało mu się strzelić, a jeszcze stracili drugą bramkę. Dobrze. Piątkowy mecz. Valladolid Osasuna 0-1. Taki mecz na dnie, ten ważny. Tak, i Osasuna się... Dźwignęła się. Tak, troszkę się podniosła. Mecze sobotnie. Barcelona Granada 4-0. Barcelona bez Messiego, Wiktora Valdesa i Daniego Alvesa, ale naprawdę... Nie przeszkadza w stuknięciu Granady. Z Granadą u siebie 4-0 bez problemu. Bo Real Sociedad Celta Vigo 4-3 i to bardzo ciekawy meczyk, bo Real Sociedad już chyba w szóstej minucie Carlos Vela, który niegdyś jeszcze grał w Arsenalu.
pierwszą bramkę strzelił w 6 minucie, potem Celta Vigo na 3-1 w 51 minucie wyszła. Carlos Vela na 3-2, czerwona kartka dla Celty Vigo i Vela jeszcze dwie bramki dołożył. 4 łącznie. 4 strzelił. Taki kot. Dalej, Almeria Real Madrid 0-5 i tutaj 5 bramek i też chyba żaden ze strzelców się nie powtarza. Benzema, Ronaldo, Isco na pewno. Isco strzelił, Morata i nie wiem, może Di Maria. Ale naprawdę w 3 minucie już chyba Ronaldo otwiera wynik meczu. Ronaldo pewnie by co dołożył, ale zejść musiał. Tak. Chyba Jesse Rodriguez za niego wszedł dosyć szybko. Mm-hmm. Dalej Atletico Madrid Getafe i tu pogrom 7-0. Levante Villarreal 0-3 i Villarreal naprawdę bardzo fajnie gra w tym sezonie. To już kolejny program, kiedy mówię, że bardzo fajnie grają. I nie chcą przestać. No, dokładnie, nie chcą przestać, a są Beniaminkiem w tym sezonie. Także, a oni bardzo wysoko są w tabeli. Vallecano Espanyol na Estadio de Vallecas 1-4, Espanyol wygrywa. Czerwona kartka dla Vallecano była. Elche Valencia i tutaj dla mnie mała niespodzianka, 2-1 dla Elche. Valencia ogrywało. Derby Sewilli, Sevilla z Betisem 4-0. I tutaj Betis też nie wszedł mecz, to w dziesiątkę tak, w tym momencie. Od razu bramkę stracili, no nie. Znaczy, najpierw 3-1-0, potem tak, czerwona, potem od razu po czerwonej kartce na poszatni. Od razu, no więc już było wtedy wiadomo, że nic się nie ugra. No tak, dokładnie. No i cóż, Liga Niemiecka. Stuttgart Mönchengladbach, ten mecz oglądałem. Mönchengladbach 2-0 wygrywa. I powiem ci, że Stuttgart nic nie grał. Totalnie nic. Mönchengladbach bardzo fajnie zagrał w pierwszej połowie. W drugiej dołożyli bramkę. Stuttgart trochę w drugiej lepiej zagrał, ale nic im to nie pomogło. No nic nie zagrali, nic nie strzelili. Norymberga Wolfsburg po 1. Hertha Leverkusen 0-1. Tutaj znowu Kissing strzela bramkę. Frankfurt Schalke 3-3. Ciekawy mecz, dużo bramek. Brunswick Freiburg 0-1. Się Brunswick u siebie nie odkuł. No niestety. No i ten tej kolejce do Monachium jadą chyba złoty 6 jest za bajer. Uj. Augsburg Hoffenheim 2-0, dwie bramki Alkintopa, ale Milik w pierwszym składzie. Po meczach młodzieżówki, w których strzelił bodajże 6 czy 7 bramek w dwóch meczach. No tak, bo tam na Malcie. Malta i Grecja. U siebie z Grecją graliśmy i 3 bramki Milika, naprawdę, które dały nam zwycięstwo. I każda inaczej zdobyta. Pierwsza dołożona noga, druga po akcji, gdzie zgrał głową, strzelił Lewandowski z pogoni, on tylko dobił ją. A trzecia strzał już zza pola karnego pod poprzeczkę, naprawdę bardzo fajna. Dortmund Bayern mecz na szczycie, ale Dortmund z bardzo eksperymentalną defensywą. Tam wszedł 19-latek Durm na lewą obronę. Spartaczami, powiedzmy sobie. Papa Stotopoulos, Friedrich, który ma 34 lata i rusza się wolniej niż Jacek Wiśniewski w ringu. I Grosskreutz na prawej obronie. No, w życiu już takiej obrony chyba nie będzie w Dortmundzie. Chyba lepiej dla nich. Dokładnie, 3-0 dla Bayernu. Chociaż Lewandowski również miał swoje okazje i nawet Reus miał okazję. W Dortmundzie nie strzela już? No, tak się złożyło. Hamburg-Hanower 3-1. Podobno z Hamburga do Hanoweru ma przejście Rudniew. No proszę. Ale to sobie będzie miał jeszcze ciężej. Hamburg. Brema-Mainz 2-3. I tutaj sporo bramek. Mała niespodzianka chyba. Sporo bramek, mała niespodzianka. Werder coś dołuje ostatnio. No niestety. I teraz przechodzimy do Ligi Polskiej. No, w Lidze Polskiej Zagłębie Lubin pierwszy mecz piątkowy z Piastem Gliwice. Totalnie nic nie grało, a Zagłębie pogrążył pierwszą bramką, poza tym, że Michał Gliwa, bramkarz, który wybił tą piłkę, to były gracz Zagłębia, Hansel. No, Hansel, no. A drugą bramkę dla Piasta Gliwice, czyli Hurado, też po katastrofalnym błędzie obrony. A w sumie chyba jednego zawodnika, Guldan się nazywa, w życiu o nim nie słyszałem do tej pory. Ale? No i wiesz dlaczego. Znaczy nie no, do tego sezonu, bo w tym sezonie gra w Zagłębiu, także oglądam polską ekstraklasę, to słyszę trochę o nim. Wisła Kraków Korona Kielce 1-0, mecz walki. Janota miał dwie dobre sytuacje w Koronie, niestety. Brożek powinien strzelić już pod koniec pierwszej połowy, bo miał sam na sam, ale nie trafił w piłkę czysto. No i cóż, ale Brożek potem naprawił swój błąd. 86 minuta 1-0. Zawisza Bydgoszcz, Wizew Łódź i bydgoski Zawisza wygrywa tym razem 2-0 dosyć pewnie. No, Wizew na wyjazdach jeszcze pół punktu nie przyjmie. No, czasem tak było.
Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław 3-1, bardzo ciekawy mecz. Quintana bardzo fajnie. Quintana, tak, bardzo dobre zawody dla niego Quintany, także należy go pochwalić. Legia Warszawa, Pogoń Szczecin 3-1 i Legia przegrywała. Wawrzyniak tam do swojej zaaplikował sztukę, ale później się szybko odwdzięczył ten gola. No, dalej już pewnie dosyć było, już widać było przewagę Legii. Wygrali 3-1. Tak, 3-1. No tutaj Legia, bym powiedział, że poza tym potknięciem z początku meczu już potem już prowadziła mecz. Niedzielne spotkanie Lechia Gdańsk Ruch Chorzów 0-0. Bez historii zupełnie. Nie oglądałem. I może jak widać chyba dobrze. Chyba dobrze. Górnik Zabrze pod Beskidzie 2-0. Zachara znowu strzela bramkę. 9 chyba w sezonie. Duży fakt, bo pod Beskidzie naprawdę nieźle grało. No ale wynik się niestety nie przełożył tym razem. No niestety tak bywa. Mówiliśmy przed programem, że chyba Pawela nie strzelił do pustej bramki. I jak dla mnie największa niespodzianka w tej kolejce poniedziałkowy mecz Krakowia Lech Poznań 1-6. No, na pewno, myślałem z Paleka, co niespodziewane przejście. 6 bramek i żaden ze strzelców się nie powtarza. Hamalainen, Lovrencic, Kamiński, Murawski, Teodorczyk i Ślusarski. Można powiedzieć, nie ma gwiazd. No, a grają jak znud. Przynajmniej w tym meczu. No i cóż, pierwsza Liga Polska, która zakończyła ten weekend. No nie, twoja ulubiona to jest Liga Francuska. A zaraz potem Liga Polska pierwsza. Pierwsza Polska Liga zakończyła rundę jesienną w ten weekend. Rof Rybnik powinien zremisować, według mnie powinien zremisować z Termaliką, a niestety 2-3 się skończyło. Sędzia uznał bramkę dla Termaliki w ostatniej minucie meczu, strzelił chyba Kujawa, a nie wiem, czy piłka przeszła, minęła linię bramkową, bo tam... Jeszcze wcześniej karny mocno kontrowersyjny. No, no tak, tak. Tutaj mogło być różnie. Mogło, tak. Dalej, Puszcza, Niepołomice, GKS Bogatów 0-2. Okocimski, Brzesko, Sandecja 0-0, nudny mecz. Dolkan, Ząbki, Olimpia, Grudziądz 2-1 i tutaj Dolkan się troszkę odkuł, a Olimpia dalej dołuje. Bo niestety Olimpia tak od 5 kolejek nie potrafi znaleźć swojego rytmu. Tam jeden mecz wygrali, a cztery porażki w ostatnich 5. Olimpia, Grudziądz nie wygląda na drużynę, która rytm ma. No tak, tak, ale powiem ci, że byli to wysoko. Wiem, tak, byli no, wysoko. To przypadek też. Miedź Legnica, Wisła Płock 0-0 i tutaj Wisła Płock od 60 minuty grała w osłabieniu, ale dowieźli 0-0. Cenny punkt. A na boisku spotkało się dwóch braci Burkhardów. No proszę. Filip w Płocku, Marcin w Legnicy w tym momencie. Marcin w Legnicy, skąd? Dalej, GKS Katowice, Flota Świnoujście po 1. To słabo dla GKS. Arka Gdynia Stomilonsztyn 3-3, a już Arka prowadziła 3-1. Tak, chyba w końcówce samej, w ostatniej minucie stracili. Ciekawy mecz musiał być. Nie oglądałem, a był na pewno pokazywany w Orange Sporcie. Górnik Łęczna, GKS Tychy 2-0, no i Górnik Łęczna umocnił się na pozycji lidera, a GKS Tychy ze swoim Żurenaciem, jak to sobie żartują, bo tam teraz trener Jan Żurek prowadzi GKS Tychy, niestety poległ. I, że tak powiem, no taki trochę partacki mecz ostatni, koleja Stróże, Chojniczanka 1-1. Także można tutaj było grać Andera, jak to mówisz, partacki mecz, graj Andera. No i w sumie w pierwszej lidze polskiej prowadzi Górnik Łęczna, kończy ligę, rundę jesienną na pierwszym miejscu. Drugi GKS Bogatów. W strefie spadkowej Rof Rybnik, Puszcza Niepołomice, Okocimski Brzesko i Flota. I Flota Świnoujście, chociaż tyle samo punktów mają co Stomil Olsztyn. No i cóż, a Wisła Płock z mojego miasta. Pewnie w środku tabeli. Szóste miejsce. W tej górnej połowie. jakby był podział jak w pierwszej lidze w Ekstraklasie, to by grali ją o pozycje medalowe. No i to by było tyle z pierwszej ligi. Liga Włoska, Verona Kiewo, czy lidery, 0-1 dla Kiewo. Trochę niespodzianka, chociaż Kiewo dużo lepiej wyglądało w tym meczu, bo Hellas Verona 22 punkty, a Kiewo było w strefie spadkowej. 6 chyba do tej. Tak, no i... I już 9. Można, i w tym momencie już 9 mają i trochę może się odbudują. No,
Napoli Parma 0-1 i tutaj niespodzianka. Niespodzianka, ani Hamsik, ani Gökhan Inler nie poprowadzili. Insigne, no nic nie zagrali, nie poprowadzili zespołu z Neapolu do zwycięstwa. A bramkę dla Parmy strzelił Cassano. No, to nie Cassano. AC Milan Genoa po 1. Udine Fiorentina 1-0. I bodajże tutaj w tym meczu Zieliński wszedł w końcówce. Torino Catania 4-1. Wreszcie Torino w środku, o tej fatalnej serii. Tak, ale Glik nie grał. Glik nie grał. Sassuolo Atalanta 2-0. Sassuolo podbudowuje, no kurczę, morale tam muszą mieć całkiem dobre. Sampdoria Lazio 1-1. I Lazio nadal nic nie grają, a w tej kolejce Ligi Europejskiej będą grali na Łazienkowskiej. Ciężko będzie. Oj, sądzę, że dla obydwu zespołów będzie ciężko. Ja dla Legii zawsze jest ciężko. Pozytyw, że i dla rywala tym razem. Livorno Juve 0-2. Dosyć pewnie, chociaż przez pierwszą połowę się męczyli troszkę. Bologna Inter 1-1. I ostatni mecz AS Roma Cagliari 0-0. Roma trzeci remis z rzędu. Gniotła i jednak nie. I nie do gniotła. Tak jest. Trzeci remis z rzędu Romy, no powiem ci, że tak szli 10 zwycięstw z rzędu, znaczy, chociaż mają tylko 3 bramki stracone nadal na 13 kolej, co jest wynikiem. Tak, nawet bym powiedział rewelacyjnym, ale już nie są liderem Serie A. Juventus ich wyprzedził pomimo jednej porażki. I przechodzimy do dzisiejszych, jutrzejszych i pojutrzejszych zmagań pucharowych. Liga Mistrzów i Liga Europejska. Dziś o 18:00 Zenit Atletico. Grałbym na Atletico. Ja bym nie grał, to taki mecz niedobry. Ja tu na Borussię zaordynował, z Napoli siebie, pewnie. To może powiedzmy tylko, jakie mecze są, a typy zaraz dasz. Zenit Atletico, Ajax Barcelona, Arsenal Marsylia, Bazylea Chelsea, Celtic AC Milan, Dortmund Napoli, FC Porto Austria Wiedeń, Steaua Bukareszt Schalke. To tak, to jak dzisiejsze. Mówiłem, na Borussię sztywno. Celtic. Na Porto. Porto też, ale to kurs taki niemrawny, to szkoda. Celtic z podpórką u siebie. Z Milanem? Milan czerstwy jest, nic nie gra. A Celtic na wyspach nie przegrywa. Tam Barcelona ledwo 1-0 wygrała, grając przewadę zresztą. A? Czyli się nie miło. Ja bym postawił 1x na Steaua Bukareszt Schalke. Odważnie, ale też nie bezpodstawnie tak zupełnie. No i na Arsenal. Tak, Arsenal z Marsylią też sądzę, że powinien sobie poradzić. Mecze środowe. CSKA z Bayernem, Anderlecht Benfica, Juve Kopenhaga, Leverkusen Manchester United, City grają z Pilsnem, PSG Olympiakos, Real Madrid Galatasaray, Shakhtar Sociedad. I tutaj zaryzykowałbym na Shakhtar, chociaż to pewnie nie duże ryzyko, bo Sociedad chyba już nie grają o nic. No chyba tak. Real Madrid z Galatą. Na Real. PSG z Olympiakosem tutaj chcą chyba przypieczętować pierwsze miejsce. Muszą wygrać, tak samo jak City z Pilsnem. City też powinno sobie. Juventus z Kopenhagą, a pozostałe mecze dla mnie nie muszą. No dla mnie Bayern to przejedzie się po tej CSKA, no oni są tak dobrzi, że dla nich... Nawet drugim składem, Thiago Alcantara. Ja myślę, że oni wcale nie wyjdą takim drugim składem, bo potrzebne jest im to zwycięstwo, żeby przyklepać pierwsze miejsce w grupie. A zawsze lepiej wygrać z CSKA na pewności, niż sobie zostawiać to na ostatni mecz z City. No tak. Co racja, to racja. Benfica bym uważał, ostrożny byłbym. Z Anderlechtem? Nie, tego meczu bym nie ruszał. Bo dużo osób tutaj Benfica, że niezły kurs, że tego, ale to takim... Ale Anderlecht pokazał w ostatnim meczu z PSG, że wcale nie muszą być takim chłopcem do bicia. No tam farta mieli i tyle. A tutaj też mogą mieć farta. Jorge Jesus może z Benficą przyjechać do Brukseli i wcale nie muszą wygrać. I mecze Ligi Europejskiej. Shakhtar Karaganda z PAOKiem i tutaj zagrałbym 1x. PAOK w Kazachstanie wcale nie musiał wygrać. Jest, a Shakhtar u siebie jest groźny przeciwnik. Dalej, Anzi Machaczkała, Sheriff Tiraspol. Nie do gry. Kazań Maribor, Kubań St. Gallen, Alkmaar Maccabi Haifa, Genk Dynamo Kijów. Tu bym na Dynamo zagrał. Legia Warszawa Lazio. Na Legię spod punktu. Na Łazienkowskiej. Liberec Freiburg. Jedynka. Na Liberec. Lyon Betis. Rapid Wiedeń z Tunem. Też dla mnie nie do ruszenia.
Rijeka Guimaraes, Sevilla Estoril, Trabzon z Apollonem, tu na Trabzon bym zagrał, Tromso z Tottenhamem, Apoel Maccabi Tel Aviv, Bordeaux Frankfurt, Czernomores Odessa z Dynamem Zagrzeb, Dnipro Panduri, tutaj na Dnipro bym zagrał, chociaż kurde będzie pewnie tak, mógł. Tak, zwłaszcza, że im już się nie chce chyba, bo tam to Panduri i ten, no jak to się to drugie coś nazywa, w grupie, Pacos de Ferreira, czy jakoś tak. To oni mają po jednym punkcie, bo między sobą zremisowali, Dnipro ma już 9, więc już ma pewny awans, tak czy siak. A może będą walczyć o pierwsze miejsce? No to jeszcze by musieli we Florencji wygrać i to jakoś tam wyżej niż 2-1, no jest to tak trochę między bajki mi to pierwsze miejsce było. No ale pewnie wygrają dla zasady, tylko tak mówię, że przestrzegam, że nie muszą tego meczu wygrywać. No tak. Elfsborg z Salzburgiem, no i tutaj na Salzburg bym postawił. No właśnie. Mogą wygrać. Mogą. Esbjerg Standard Liège, Pasos de Ferreira Fiorentina, Ludogorets Razgrad z PSV Eindhoven. I tutaj ten Ludogorets, ja, dla mnie to za dobrze idzie i na PSV bym przekornie mógł zagrać. Swansea i Valencia, może być ciekawy mecz. I Wigan Waregem. Tutaj ten mecz nie do obstawienia, ale tutaj sądzę, że Swansea i Valencia, że Valencia się odkuje za porażkę u siebie ze Swansea. No zobaczymy jak to będzie. Ja myślę, że może być ciężko. Swansea u siebie to nie jest zła drużyna. No u siebie żadna drużyna nie jest zła. Nie, Legia tam moczy i za pola. A się stawiali. No też sobie. No cóż, z meczy pucharowych na razie tyle. Chyba, że coś by ci jeszcze przypomniało. Nie, chyba nie. Na coś byś chciał polecić komuś jakiś mecz, to śmiało możesz mówić. Nie, raczej ci faworyci ogólni tam. Nie ma ogólni coś, faworyci. Nie ma co szukać tutaj wynalazków w tej rundzie. Się ich nie znajdzie. Dobrze, teraz przechodzimy do Ligi Polskiej. Kolejna kolejka będzie rozgrywana 28 już, Jagiellonia z Lechią. W Białymstoku, Lechia nawet w Gdańsku nie gra solidnie, a w Białymstoku mogą mieć spore problemy. Także w tym meczu bym obstawiał zwycięstwo Jagiellonii. Na tym nowo budowanym stadionie przy Słonecznej. Dalej mecz 29, dwa mecze rozgrywane. Pogoń z Zawiszą Bydgoskim. I Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław, mecz przyjaźni, a jeszcze dodam, że w Krakowie padła taka inicjatywa załóż się z nami, czy załóż się jakoś tak, że jeżeli na mecze z Koroną i ze Śląskiem łącznie przyjdzie 32 tysiące widzów, to na trzeci mecz, oj, to chyba z Zawiszą będzie. No dobra. Może i no. No być nie dojdziesz na tych kartach. Zawiszą. Będzie wstęp za złotówkę. No to powinni przychodzić. A na pierwszym meczu z Koroną było 12-13 tysięcy. No to 20 na Śląsk z Białorem. Jak to mogą zebrać, mogą zebrać. Chociaż aura Niemniej nie jest zbyt sprzyjająca. Ale może to nie przeszkadzać. A Pogoń Zawisza. Pogoń ostatnio kiepsko zagrała z Legią, Zawisza dobrze zagrał z Widzewem u siebie, a tutaj bym typował remis w Szczecinie. Ja bym odpuścił. Korona Kielce z Widzewem Łódź. No jedynka mocno. Jedynka pewna. Wyjeździe, to nie ma może problemu. Z handicapem nawet. No nie, no może tym się postawię na 2-1. Dalej derby Śląska, małe. Mały derby. Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze. No, to tu Górnik będzie miał wysoką, myślę, postawioną poprzeczkę w Gliwicach. Tak, ale nie jest na straconej pozycji. Nie, nie. Ja bym tutaj nawet delikatnie na Górnik Zabrze... Poza to Zagłębie w Poznaniu, to jest na bardzo straconej pozycji po tym całym... Oj, Orest Klęczyk nie potrafi obudzić tych chłopaków. Mm. Ciężko im to idzie. Jakiegoś kopa może trzeba na rozpęd. Nie idzie. Dalej, Ruch Chorzów Krakowia. O, też taki mecz. Nieciekawe. Taki na 0-0 pewnie. Podbeskidzie Legia Warszawa. No, niby dwójka, ale Podbeskidzie tam odkąd ich ten Ojrzyński przejął, to się walczą, stawia. Walczą, strasznie. Tylko musi jeszcze trener Leszek Ojrzyński nauczyć trafiać do bramki. W tej naszej lidze to nawet taka ostatnia drużyna się może postawić liderowi. Tak, zdecydowanie tak. To nie Hiszpania, że tam Barcelona gdzieś tam, nie wiem, kto tam ostatni jest w tej Hiszpanii, ustaliliśmy Betis. Tak? Betis. No to 4. O, ale z Betisem nie są łatwe mecze. No nie, 4-1 Barcelona wygrała na Betisie ostatnio, 2 tygodnie temu.
No i od razu kolejna kolejka jest z drugiego. Jagiellonia z Wisłą Kraków. Śląsk z Pogonią Szczecin. To mogą być dosyć ciekawe mecze. Widzę znowu wyjazd. Siadę, serię złapią. Oj, tutaj chyba nie nazbierają punktów. Tak, bo w Zabrzu pewnie Górnik sobie poradzi dosyć łatwo. Dalej trzeciego znowu gra Zawisza z Piastem Gliwice. I Korona Kielce z Lechem Poznań. No Korona u siebie to może powalczyć. To solidni ligowi drwale. No Korona u siebie często potrafi powalczyć o dobry rezultat. 4 i 5 są mecze Krakowi z Lechią, Legii z Ruchem i Zagłębia z Podbeskidzie. Uff, tak, jak Zagłębie pod Beskidzie. Jak Zagłębie tak dalej będzie grał, to ja bym tu na walka na dole, walka na dole i będzie mecz walki. Na pewno. Może Kazimierz Węczyn będzie komentował. No, myślę, że się sam tam zaordynuje, że ja chcę tu być. I ostatni mecz zaległy Arka Gdynia Termalika. Nie ciecza, druga liga polska. Arka Gdynia, jeżeli wygra, to się zbliży mocno do dwóch liderujących zespołów. Będzie miała tylko punkt straty. No zobaczymy. Czy dwa straty tak, będziemy. A Termalika, jeżeli wygra, to się oddali od strefy spadkowej. No. Bo są tuż nad. Liga angielska. Aston Villa Sunderland. Cardiff Arsenal, tu na Arsenal bym zagrał. Everton z tobą. Na Everton. Nie ryzykował tego Arsenalu. Cardiff się tu postawiło z tym Manchesterem. No, powiem ci, że jakbym miał długopis, to bym zapisał. A jakoś gdzieś mi wcięło. Zapiszę po programie. Everton Stoke na Everton bym zagrał. Norwich Crystal Palace. Under. Ja bym na Norwich, ale nie grałbym Andera w tym meczu. Ja bym grał, to tak szybko. West Ham Fulham. Uj, to następny taki partner. Newcastle West Brom. O, może być ciekawie. A. Dokładnie. Tottenham, Manchester United, kolejny całkiem ciekawy meczyk. Hull, Liverpool, to na Liverpool bym zagrał. Chelsea, Southampton. Na Chelsea. Ja bym tutaj Andera grał. Zobaczymy, na Chelsea, ale zdecydowany jeden na Chelsea. I Manchester City, Swansea. To też mocny jeden, tu nie ma wątpliwości. Mocny jeden mówisz. Mocno. Liga francuska, szybko przejdziemy. Marsylia, Montpellier. Derby. Lazurowego Wrocławia. Bardzo ciekawie będzie. Dobre dwie bandy się spotykają. Monaco Ren na Monaco, Gęgon Nont, dwaj Beniaminkowie. Ja bym na Nont zagrał. Lorient Nicea. Tutaj mecz bez w ogóle. Bez wyrazu tak zwane. Tak. Jak Fiat Uno. Bo multipla. Matis. Saint-Étienne Reims. I tutaj wcale bym tego Saint-Étienne tak nie faworyzował, ale no zobaczymy. Toulouse Sochaux, Valenciennes Lille, Bordeaux Ajaccio. O, tu jedynka Ajaccio. Bastia Evian, też Anderek. I PSG Lyon. Niedzielny mecz o 21:00. Ciekawy. Ale sądzę, że jakieś 3-1 albo 4-1. A ja bym właśnie tutaj nie faworyzował. A jaki wynik byś tu postawił dokładnie? A ja bym 2-2 postawił. 2-2 byś postawił, no proszę. A ja, że tak wrócę jeszcze do ligi angielskiej. Tottenham Manchester United dokładnie wygra. 2-1 dla Manchesteru. No ja też sądzę, że Manchester wygra 2-1, ale to się nie umawialiśmy przed programem. I hokus pokus, Czery Mariusz, mam długopis. Zapiszę teraz te wyniki, które przed chwilą podawaliśmy. Tutaj Tottenham Manchester United 1-2. A tutaj PSG Lyon. Ja 4-1. Ja 2, a po 2. 2-2. Tutaj będzie Mario, tutaj Kamil. A jeszcze, że tak pozwolę sobie wrócić do Ligi Polskiej. I no to Wisła Śląsk myślę się tu wysuwa. Taki ciekawszy meczyk będzie, ale co jeszcze sądzę Korona Lech. Z tej kolejnej kolejki. Tutaj Wisła Śląsk i Korona Lech. Korona Lech to po jeden u mnie. Ty tutaj 1-1. A ja postawię 2-1. Dla Korony? 1-2. Właśnie. Chociaż niech zostanie 2-1 dla Korony. Ale jak może za dobrze. I Wisła Śląska. A ja tutaj trochę chyba zaskoczę. 2-1 na Śląska postawię. Ty 2-1. Tutaj Mario, a tutaj będzie Kamil. I ja ci powiem, że 1-0 jak dla mnie. Dla Wisły. No dobrze, to już tutaj z długopisikiem sobie poradziliśmy. Liga hiszpańska. Getafe Levante.
Ciężki mecz. Villarreal Malaga, na Villarreal ja bym zagrał. Ja bym nie ryzykował. Ja tu na jedyneczkę. Przeciwności właśnie ci za dobrze, ci za słabo, może się różnie skończyć. Elche Atletico Madrid Hendiga. Taka mocna tutaj, dobry kurs można. Ja bym H2 zagrał. No ja zwykłe dwa takie normalne, ale myślę, że poradzę sobie. Celta Vigo Almeria 1. No tutaj niedobry jak. Real Madrid Valladolid, no 1. Espanyol Real Sociedad. Ciekawy mecz może być. Jak dla mnie to jest jeden z ciekawszych meczy i... O, ja bym tu spróbował ukończyć na Betis, na przełamanie. Betis Vallecano. Oni z Barceloną przegrali te 4-1, ale tam wcale już nie grali tak źle. Teraz im wyraźnie się mecz nie ułożył w derbach. Też wysoko przegrali. Tak, no właśnie, więc może czas się odpuść, tak myślę. Tak sądzę. A Espanyol Real Sociedad, jak byś tutaj typował? No, koło remisu myślę będzie. Jakiś równy mecz, a nie mówię, że konkretnie. Granada Sevilla, na Sevillę? Nie ryzykował. Nie ryzykował. Valencia Osasuna, ja bym tu na Valencia, że się odkują. Też tak myślę. I Athletic Bilbao Barcelona, tutaj dokładny może. No tutaj zaskoczę, dam 1-1. Ty 1-1, a ja... bym powiedział 2-3. Bo Barcelona. Aż za dobry, to jest świetna drużyna, ale no. Bilans i tak mają aż za dobry, nawet jak na taką drużynę. Bo oni tylko jeden remis mają na razie, a tak to wszystkich golem, no właśnie. A jak się gdzieś potknąć, to Bilbao się wydaje takim przyzwoitym terenem do potknięcia, że to ani nie wstyd w sumie, a i gdzieś trzeba. No zobaczymy zresztą. No, nie musimy tam bardzo łatwo pójść, ale jak dla mnie 2-3. No, Renault są bitym faworytem, zobaczymy co będzie. Wolfsburg, Hamburg. To już Niemcy oczywiście. Tak, niedobry jak dla mnie. Bayern, Brunswick. No, tylko jakieś 3,5 handicap by trzeba znaleźć, żeby sensowny kurs był, a to się też nie opłaca, bo równie dobrze 2-0, Bayern spokojnie może wygrać. Hertha, Augsburg i tutaj ja bym na Augsburg zagrał. To żeś teraz pojechał po całości. No ja nie, ja bym tutaj nie, jeśli już to na Hertę, ale bym nie ruszał tak w ogóle. Hoffenheim Werder. Oj nie. Leverkusen Norymberga. Jedynka raczej. Jedyneczka. Mainz Dortmund. Zobaczymy jak ten Dortmund, w jakim składzie z tym obroną. Jak dla mnie to Dortmund w Mainz, w Moguncji sobie poradzi. No zobaczyłem, ja temu Dortmundowi nie ufam, wiesz chyba zresztą, że ja to tak... Akurat dziś im ufam z Napoli, nie wiem, że mam takie przeczucie, że to taki Napoli... Feeling? Tak, że to Napoli, to że ich dwiema się przejadą, jakieś 2-0, 3-1, że ich tam rozwinotą, ale... Może. Ale w lidze jakoś tak niekoniecznie im ufam. Schalke Stuttgart, może to być Schalke ciekawy mecz. Ten Stuttgart. I tutaj bym poprosił o dokładne. 3-1. Ty 3-1, a ja tutaj 2-1. Mniej bramy. Właśnie aż dziwne, że ty tak... I to jeszcze w niemieckiej, w takiej lidze, która w bramki obfituje. Może być to we Francji. Czas... A może być nawet w tym meczu i 6-3. Bo taka liga niemiecka jest. No tak. Dalej, Hannover Frankfurt. No to niekoniecznie. I Mönchengladbach Freiburg 1. Drużyna własnego boiska, a i już nie tylko własnego teraz. No, a naprawdę coraz bliżej w tabeli. Dołożyli do tego czwarte miejsce. Dołożyli do tego walory wyjazdowe jeszcze. Dokładnie. I Liga Włoska. Ostatnia w dzisiejszym odcinku. Parma Bologna. No nie, nie. Genoa Torino. Też nie. Ja też nie ryzykuję na Torino. Catania AC Milan. Też dla mnie nie. Nic mi się tu nie widzi. Atalanta AS Roma. Remis? Czwarty z rzędu. Nie grać. Cagliari Sassuolo. Cagliari, jak się z Sassuolo spotyka, to nie ma opcji, żeby tu więcej. Kijev Livorno, no, to też Anderlecht, też, tak, to tu będzie mecz walki na 1-0 typowo. Inter Sampdoria. Jedynka. Ty jedynka, a ja bardziej na remis. No, widzisz. Juve Udine. No ja Juve bym odpuścił właśnie, bo to Juve też tak, no niby dobrze, ale teraz mają ważny mecz w Lidze Mistrzów, pewnie rzucą na niego wszystkie siły. Udine ostatnio wygrało z Fiorentiną, no niby Juventus, wiadomo, no ale... Jak tam wystawią złoty 25, to ja bym tego nie grał. To zaznaczyłem jedynkę ze znakiem zapytania. Już wolałbym na Fiorentina z Hellas z Veroną, tak. Właśnie, bo i kurs będzie lepszy. I Lazio Napoli. A ja tutaj bym... Na Napoli? Bym przewidywał, że Lazio nie przegra na pewno z podpórką. Czyli Lazio. Jeden i. Bo tu nieźle płacą, bo za czyste Lazio 3,10 to nawet za podpórkę złapiesz jakieś 1,55, coś takiego. Więc taki już kurs rozsądny. Może być ciekawie. No właśnie. No dobrze, no dzisiaj to by było tyle z typowania i omawiania. No tak, i tak dzisiaj dosyć długo, bo trzeba było tak nadgonić trochę. Sądzę, że z tych meczy, które tutaj potypowaliśmy, mało będziemy oglądać, no bo weekend pod znakiem imienin, tak? Siostry mojej Katarzyny, którą pozdrawiam.
Będzie solidna banda, bo i bracia wszyscy moi będą, których pozdrawiam, moja dziewczyna. Również będziesz? A tak, tak. No, mam nadzieję, że... A swojej dziewczyny nie pozdrawiasz? To jakoś no, nie... właśnie chciałem powiedzieć, no, że moją dziewczynę pozdrawiam bardzo gorąco. A i ja jej macham, tak? Bo słyszałem, że się obraziła, że nie pomachałem nawet, ale na autobus się spieszyliśmy, a głodny byłem, tak jakby jeszcze wszedł się przywitać. To... No tak. Myśmy się nie wyrobili. Mam nadzieję, że ci wybaczy. No, bankowym. No, także buziaki dla Ilonki ode mnie. Cóż, z pozdrowień to jeszcze pozdrowimy pewnie w następnym odcinku całą bandę, co się stawi na tej imprezie. Dodatkowo pozdrawiam Olę i Jacka i trzymam za was kciuki. Będzie wiadomo, o co chodzi. Na dzisiaj to by było tyle. Tak. Dla kumaty info. Tak jest. Także na dzisiaj to tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do widzenia. Cześć.